czym polega praca i bycie współscenarzystą? Och, to różnie to zależy od spółki. Natomiast w związku z czym, że z Łukaszem Czulem, czyli reżyserem tego spektaklu, pracuję już od wielu lat, no to wygląda to mniej więcej w ten sposób, że najpierw mamy jakiś pomysł albo zlecenie na pomysł. Wymyślamy jakiś ogólny zarys spektaklu, czyli tak zwaną drabinkę. Następnie ja to piszę, dialogi, piosenki, teksty piosenki. Po czym Łukasz dodaje od siebie, często wymyśla całe też ciągi scen. No i mówiąc krótko, po tym próbujemy to złożyć do kupy i obejść jakąś sensowną historię. Zadam najpierw pytanie wprowadzające do kolejnego pytania. Ile razy pan był w Sopocie, albo czy bywa pan w Sopocie? Tak, teraz mieszkam w Krakowie, ale urodziłem się w Toruniu. No i co oczywiste, przyjeżdżałem z rodzicami na wakacje, między innymi do Sopotu. Więc mam bardzo miłe wspomnienia tutaj z tego miejsca. Natomiast no, prawda jest taka, że jak się mieszka w Krakowie, to tak ciężko dojeżdżać. Niemniej, o czym zresztą już mówiłem, ja mam dwa skojarzenia z tym miastem. Pierwsze to to, co najbardziej mi się kojarzy, to filmy Felliniego, zwłaszcza te wczesne filmy Felliniego. Bo to trochę tutaj można znaleźć taki klimat. To są moje prywatne skojarzenia. A drugie to, ktoś może wierzyć lub nie, to momentami czuję się tutaj trochę jak w takim, tu z proporcją oczywiście, jak w takim małym Krakowie. Dlatego, że też tutaj panuje taka atmosfera trochę wiecznego święta, wiecznej zabawy. Też bardzo dużo osób tutaj przyjeżdża. Przyjeżdża, bawi się, wyjeżdża. To jest miasto, które, że tak powiem, żyje właśnie z takimi falami przyjazdów, odjazdów. Trochę jak Kraków i ludzie, którzy go odwiedzają. Więc ja się tutaj czuję jak ryba w wodzie. Jest mi tu bardzo dobrze. Skoro ma pan jakby taki wprowadził w zagadnienie swoje, osobiste, jak często bywał pan w Sopocie, no to proszę mi powiedzieć, co nowego dowiemy się o Sopocie, czy czegoś nowego się dowiemy i z jakiej perspektywy próbowaliście uchwycić ten Sopot? Ja powiem tak. Oczywiście historii sopockiej, takich związanych z ludźmi tutaj budującymi to miasto, tworzącymi to miasto, jest całe mnóstwo i na coś trzeba było się zdecydować. Oczywiście wymarzyły nam się 12-godzinne sagi, ale to może jak serial będziemy robić w Sopocie, co powinno się, uważam, zdarzyć. Nie mówię, że koniecznie mamy robić, ale ktoś powinien nakręcić. Uważam, że dobry serial historyczny o Sopocie. Niesłychane historie tutaj związane są z tym miastem, no ale my musieliśmy jakoś to skondensować wszystko do spektaklu. Więc skupiliśmy się przede wszystkim na klimacie Sopotu. Oczywiście są to nasze prywatne spostrzeżenia, no trudno tutaj o obiektywizm. Niemniej klimat tego miasta, to jego falowanie i w kontekście historii, i w kontekście kolejnych sezonów, i w kontekście czasu. To jest taki zasadniczy temat tego spektaklu. A druga rzecz, chcieliśmy też opowiedzieć o takich ludziach, których, tak sobie myślę, mówi się dość rzadko, a ja na przykład mam bardzo wielką słabość do takich postaci. Mówię tu o takich ludziach, którzy na co dzień tworzyli i tworzą, myślę, wciąż klimat tego miasta. Na przykład? Czyli takich właśnie jak chociażby Parasolnik, George Canada, Milord de Molo. Oczywiście my tutaj nie odtwarzamy ich historii, to są raczej powidoki tych postaci, ale myślę, że to właśnie tacy ludzie najbardziej tworzą klimat takich miejsc i takich miast. Często nazywamy ich wariatami, szaleńcami i tak dalej, no, ale na ogół są to postacie niezwykle intrygujące, inspirujące i tak jak mówię, to one trochę tworzą klimat tego miasta i też o takich ludziach opowiadamy, ale opowiadamy też
o tych, którzy tu przyjeżdżają. Jak Sopot potrafi ich zmienić, myślę sobie, chociaż na chwilę. No bo zasadniczym tematem naszego spektaklu jest to, od czego też wziął się tytuł. Aluzja do filmu Kondratuka jest oczywista. No i tam jest ta słynna ostatnia scena, Maklakiewicz, Kiewicz-Bach, w tle Hotel Grand. No i pada to sakramentalne, fundamentalne zdanie, myślę, dla sopockiej rzeczywistości, że człowiek musi sobie czasem polatać, tak? W sensie dosłownym i metaforycznym. I o tym jest też nasza historia, że przyjeżdżając do Sopotu, przyjeżdżamy po to, żeby sobie polatać, żeby tam się stać się jakimś innym, ciekawszym, może lepszym, żeby zapomnieć. No Sopot jest trochę jak taka bańka, ale bardzo przyjemna i bardzo fajna. Sopot to awangarda, ale też różne ciemne strony Sopotu. Jeżeli mówi Pan o zapomnieniu, to chociażby Sopot, poza tym, że ma status kurortu, wprowadzono również prohibicję na alkohol. Ze względu chociażby na to, że Sopot był zawsze miejscówką, do której zjeżdżali się mieszkańcy wszystkich rejonów dookoła, gdzie sklepy były już nieczynne, a w Sopocie były czynne całą dobę. W związku z tym ograniczono zarówno limit sklepów sprzedających alkohol, jak również godziny sprzedawania tego alkoholu. Czy o ciemnych stronach będzie również? Ja powiem tak, o ciemnych stronach będzie, tylko jak teraz powiedzieć, że ja tego nie zdradzę. Będzie na przykład o latach 90. w Sopocie. No i pewnych postaciach, mówiąc krótko, dosyć kontrowersyjnych. Co bardzo, bardzo słusznie Pani zauważyła, jak jakoś tam w sposób się łączy z prohibicją. Mówiąc krótko, będziemy troszkę mówić też o słynnych sopockich gangsterach, czy około Sopocy. Tak jak mówię, jest to historia, którą prowadzamy jednak z przymrużeniem oka i tutaj jakby nie będziemy się silić na jakieś społeczne czy socjologiczne analizy. Natomiast, no mówię, będzie trochę o ciemnych stronach Sopotu. No wie Pani, z prohibicją to tak jest, że gdziekolwiek prowadzono prohibicję. Myśmy, wie Pani, zrobili kilka lat temu taki spektakl, który się nazywał Nowy Jork Prohibicja w Teatrze Roma. Ja dokładnie przeanalizowałem ten temat, pisząc tam scenariusz i piosenki, i z prohibicji nigdy nic dobrego nie wynikało. Nigdy w historii, naprawdę. I tak samo dla Ameryki, i myślę, że tak samo dla Sopotu. Jest Pan autorem również tekstów piosenek. Proszę mi powiedzieć, jaki przyjął Pan klucz, bo Sopot to również swoista awangarda muzyczna. Ja powiem tak, przede wszystkim pisząc teksty, starałem się skupić na tym, żeby opowiedzieć historię. Teksty opowiadają po prostu historię poszczególnych naszych bohaterów. Natomiast oczywiście, ponieważ tak jest zazwyczaj, że to najpierw ja piszę teksty, a potem kompozytor, z którym od wielu lat współpracuję, również tutaj Martin Partyka, pisze do tego muzykę, ale oczywiście jakoś tam się zawsze porozumiewamy. Wiadomo, że też tekst w swojej formie zakłada jakąś formę muzyczną. Tak? Oczywiście Martin czasami ma zupełnie bardzo oryginalne spojrzenie na ten temat, ale kluczem do tego był przede wszystkim pewien rodzaj takiej opowieści historycznej, która się gdzieś tam w tle toczy. No więc, no nie wiem, jeżeli mamy Sopot z 1914 roku, to używamy, nie będę zdradzał, takiej, a nie innej formy. Jeżeli mamy rok 92, to używamy na przykład ram. Ja wiem, no jeżeli mamy rok 1962, też używamy takich nawiązań muzycznych bardzo historycznych. Taki przede wszystkim był klucz do tej opowieści, jeżeli chodzi o muzykę. Bardzo dziękuję. To ja dziękuję.